Cześć, z tej strony Karol Sobczyk, autor bloga Biznes Masażysty i w tym filmiku chciałbym Ci pokazać, jak wygląda mój pakiet dokumentów dla masażysty. Chciałbym Ci pokazać, jakie elementy się na to wszystko składają, co znajduje się w środku, jak to wszystko wygląda. Także nie przedłużając, przejdźmy od razu do pakietu. Po opłaceniu zamówienia Twoim oczom może się ukazać taki plik. To jest skompresowany folder, plik w formacie zip i wystarczy zwykły program do przeglądania plików Windowsa albo popularny WinRAR i oba te programy pozwolą Ci wyciągnąć taki folder, jaki znajduje się tutaj po lewej stronie. Do takiego folderu już normalnie możemy wejść i korzystać z wszystkich plików. Zatem przejdźmy do niego. I Twoim oczom ukażą się dwa foldery i dwa pliki. Wszystkie pliki w tej strukturze są ponumerowane. Tutaj znajdziesz 00, zacznij tutaj. I to jest pierwszy plik, który powinieneś otworzyć. Tutaj jest przywitanie, podziękowanie oraz taka krótka instrukcja, co, gdzie i jak. Jest tutaj też informacja o sposobie wykorzystania pakietów, w jaki sposób możesz to wykorzystywać w swoim biznesie masażysty. Drugim plikiem są wskazówki dotyczące wdrożenia dokumentów w życie i tutaj znajdziesz już omówienie każdego pliku, każdego materiału, a do tego jakieś pomocne linki, jak na przykład do Excela, do analitycznego kombajna przygotowałem taką instrukcję wideo, w której pokazuję, jak można przystosować sobie ten plik, jak go edytować, jak wstawiać kolejne wiersze i tak dalej. Także również przydatny plik. Dalej mamy folder 02 dokumenty. To tutaj przechodzimy w następnej kolejności i mamy 8 dokumentów, które są podstawą w moim pakiecie dokumentów dla masażysty. W pierwszym folderze jest ankieta dotycząca stanu zdrowia i tutaj mamy plik w dwóch formatach. Jest czysty plik do druku w formacie PDF, ankieta dotycząca stanu zdrowia, oraz jest plik w formie do edycji, to jest zwykły Word. Praktycznie wszystkich plikach do edycji w Wordzie znajdziesz po prawej stronie liczne komentarze, które omawiają elementy danego dokumentu, co jest, dlaczego i ewentualnie co można usunąć, co można zmienić, gdzie trzeba coś zmienić, na przykład uzupełnić swoje dane firmy i tak dalej. Także nie zostawiam Cię samego. Masz tutaj pełną instrukcję, wskazówki, co i jak dalej z tymi dokumentami zrobić. Następnym plikiem jest lista zrealizowanych zabiegów i ona jest w dwóch wersjach. Jest wersja krótka i wersja długa. Ja osobiście używam krótkiej, która zawiera tylko podpis klienta oraz datę wykonanego masażu. Oczywiście imię i nazwisko klienta, rodzaj zabiegów, ilość zabiegów. Takie podstawowe informacje również się tutaj znajdują. I to jest na jednej stronie A4, znajdują się dwie takie listy. Przygotowałem też wersję długą, w której znajdują się również podpis klienta oraz uwagi. I gdybyśmy chcieli zapisać, co robiliśmy na danym zabiegu, albo że klient się spóźnił, czy my się spóźniliśmy, czy jakieś jeszcze inne notatki, także jest również przygotowana taka dłuższa, obszerniejsza wersja. I tu jak w każdym praktycznie każdym pliku do edycji znajdziesz po prawej stronie moje komentarze, które wyjaśniają co i jak. Kolejnym plikiem jest karta do diagnostyki pomiarów i notatek.
Również w dwóch wersjach jest wersja PDF czysta do druku oraz wersja do edycji z moimi komentarzami. Dalej jest karta przeciwwskazań do masażu i to jest jedyny plik w formie do edycji, który nie zawiera moich notatek, moich komentarzy, ponieważ nie czuję się, żeby tutaj omawiać przeciwwskazania do masażu. Jednak zostawiłem ten plik do edycji, żeby się mogła samodzielnie dodać albo usunąć jakieś przeciwwskazania, czy zmienić układ, dodać swoje logo. Jak chcesz, możesz to sobie personalizować. Dlatego zostawiłem tą wersję, a również znajdziesz wersję w formacie PDF już prosto do wydruku. Dalej jest zgoda na wykorzystanie wizerunku i tutaj znajduje się tylko plik do edycji, w którym trzeba uzupełnić i zmienić kilka danych, jak na przykład dane swojej firmy, czy w jakim celu będą wykorzystywane dane materiały, bo to może dotyczyć różnych sytuacji, czy sesji zdjęciowej, czy zwykłego selfie z klientem, także warto takie coś mieć wydrukowane i przy sobie posiadać, żeby klient podpisał coś takiego, żeby potem nie było jakiejś niejasności, przykrych sytuacji, a na pewno stresowych dla jednej i drugiej strony. Także warto o coś takiego również zadbać. I po to jest ta zgoda na wykorzystanie wizerunku. Kolejnym plikiem jest Excel Biznes Masażysty. To jest mój analityczny kombajn, moja taka perełka całego tego pakietu. I tutaj znajdziemy dwa pliki. Jeden jest z przykładowymi danymi, abyś mogła zobaczyć, jak wyglądają na przykład wykresy, statystyki, już na pierwszy rzut, żeby się zapoznać, zobaczyć, oswoić. I jest również pusty plik, do którego możemy wpisywać swoje dane. Oczywiście do całego tego kombajnu przygotowałem też taką instrukcję wideo, w której dokładnie omawiam, gdzie, co i jak można zmienić, i taką instrukcję po prostu korzystania, żeby tego nie popsuć, bo tutaj są różne formuły, różne funkcje, które no dość łatwo można popsuć i wtedy część statystyk na przykład może nie działać. Także jest do tego instrukcja, żeby wszystko było jak należy. Także niczym nie trzeba się stresować. Tutaj na przykład na ostatniej karcie mamy wykresy. Można sobie zaznaczyć wszystkie lata i pokazuje nam różne statystyki. Przygotowałem kilka różnych wykresów, tabelek, które ja osobiście wykorzystuję i które są przydatne w moim biznesie masażysty. Także myślę, że fajna sprawa, a oczywiście można tutaj to rozbudować i dodać swoje dane, swoje jakieś wykresy, rzeczy, które chcemy badać. Także to wszystko można modyfikować pod swoje potrzeby. Tutaj również ilu klientów wzięło powyżej 3, 5, 8, 10, 15 i 20 masaży. I tutaj mamy słupki, widzimy jak dużo klientów zostaje z nami na dłużej. Tak to wygląda w tym analitycznym kombajnie. Dalej mamy ewidencję sprzedaży i tutaj mamy jeden plik, który jest w trzech różnych formatach. Ewidencja sprzedaży prowadzonej przez podatników zwolnionych z VAT i kasy fiskalnej. Brzmi skomplikowanie, ale to po prostu dla nie-VAT-owców i osób, które jeszcze nie mają kasy fiskalnej. To taki właśnie druk jak najbardziej się przyda. Jest forma PDF prosto do druku, jest forma do edycji, gdybyśmy chcieli coś zmienić i jest forma Excel, która automatycznie wylicza nam tutaj sumę z danej karty i narastająco od początku roku.
wszystkie tutaj dane. Wszystko jest oczywiście skrojone na A4, żeby można później na jednej kartce to wydrukować, także jest to przystosowane do potrzeb. I ostatnim plikiem podstawowym w pakiecie jest są pytania pomocnicze do wystawienia recenzji. I tutaj mamy przykładową instrukcję dotyczącą wystawienia opinii, pytania pomocnicze do wystawienia recenzji i w formie PDF pytania pomocnicze do wystawienia recenzji. Gdybyśmy chcieli na przykład postawić na recepcji takie pytania albo wydrukować i zostawić u klienta, na drugiej stronie oczywiście można zamieścić tą instrukcję, gdzie i jak wystawić opinię i takie coś można śmiało dawać swoim klientom. I tak wygląda pakiet dokumentów dla masażysty, 8 podstawowych dokumentów. Znajdziesz tutaj jeszcze dokumenty przydatne w razie kontroli sanepid, czasy COVID. W czasach COVID-u był czas, kiedy były zabronione masaże, i przygotowałem takie dokumenty, które się przydawały wtedy w razie kontroli, jak się bronić przed sanepidem. Teraz COVID spadł na trzeci, czwarty, może nawet piąty plan i raczej nie planują zamykać naszej branży, ale bywa różnie. Czasy mamy ciężkie, a skoro już to przygotowałem, to postanowiłem to zostawić, bo może komuś kiedyś się przyda, także jest to taki malutki bonus. I tak wygląda mój pakiet dokumentów. Mam nadzieję, że zobaczyłaś, jak to wygląda od środka, jaką wartość daje ten pakiet. Ci, co kupili, mówią mi w sumie jedno tak się powtarza, że nawet nie mieli pojęcia, jak dużo jest takich pułapek niebezpieczeństw i jak można się przed czymś takim zabezpieczyć. I właśnie takie zadanie spełnia mój pakiet dokumentów. Także jeżeli chcesz zadbać o swoje prawne bezpieczeństwo, o swój komfort pracy, bo to również przyspiesza Twoją pracę, usprawnia, to gorąco Cię zachęcam do kupienia pakietu jeszcze przed 26 kwietnia, bo do tego dnia jest taka mała promocja do pakietu dokumentów. Dorzucam dwa e-booki. Jeden o tworzeniu postów na social media, ale w sumie nie tylko, bo również przyda się dla kogoś, kto pisze bloga. I drugi, 7 prostych strategii, dzięki którym Twój klient wróci do Ciebie na masaż. Także te dwa e-booki dostaje się nawet w niższej cenie z pakietem niż sam pakiet aktualnie, bo z kodem YouTube dostaniesz całość za mniej niż 288 zł. Tylko do 26 kwietnia. Także gorąco Cię zachęcam. Link oczywiście jest w opisie tego filmu. No i co? To tyle. A jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli coś jest dla Ciebie nadal niejasne, chcesz o coś dopytać, to śmiało pisz na maila, również znajduje się w opisie tego filmu. Dobra, to dzięki i do następnego razu. Cześć!